Ich bardzo serdecznie. Mam wrażenie, że w tych wszystkich pieśniach i w tym, co Gosia powiedziała, całe moje kazanie zostało powiedziane, także jakoś to tak wszystko Bóg dobrze zgrał. Ale pozwolę sobie, żeby jednak powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Słuchajcie, święta, tak? Nie da się tego uniknąć, święta. Wszyscy to widzimy, wszyscy to czujemy. Jest to po prostu wszędzie dookoła nas. Święta, prezenty, wszystko, co z tym związane. I dzisiaj chciałbym troszeczkę właśnie pomówić na temat prezentów, tak? Na temat prezentów. Nie do końca może świątecznych, aczkolwiek troszeczkę coś w tym klimacie będzie. Słuchajcie, może tak, powiem wam najpierw taką ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale życie człowieka składa się z kilku takich, można powiedzieć, sezonów, tak? Z kilku jakby takich momentów. Najpierw jako młodzi ludzie wierzymy w świętego Mikołaja, tak? To jest pierwszy sezon. Drugi sezon nie wierzymy w świętego Mikołaja, tak? Kolejny sezon przebieramy się za świętego Mikołaja, a ostatni wyglądamy jak święty Mikołaj. I taka jest właśnie prawda, słuchajcie, tak? Ten święty Mikołaj przez całe życie gdzieś nas otacza i wszyscy mamy jakieś różne oczekiwania w tym okresie świątecznym, w tym okresie świąt. Każdy z nas ma jakieś marzenia ukryte, jakieś, tak jak powiedziałem, oczekiwania, modlitwy. Pragniemy, żeby coś się spełniło, coś się wypełniło. Jest to taki naprawdę podniosły czas, tak? Pomimo tego, że i tak wiemy, że Jezus no nie urodził się w grudniu, tak, 24, i tak wiemy, że to było kiedy indziej, ale świętujemy to i to jest fajne, tak, to jest fajne naprawdę, bo cały czas coś nam to przypomina i cały czas wlewa jakąś nową nadzieję w nasze serca. Tak jak powiedziałem, każdy z nas ma różne oczekiwania. Przypomniała mi się taka anegdota, którą kiedyś słyszałem, ja tego nie wymyśliłem, na temat małego Jasia. Mały Jasiu chciał dostać, nie wiem, czy słyszeliście, rower, tak? Pada na kolana przed urodzinami, kilka dni modli się, Panie Jezu, chcę mieć ten rower, naprawdę chcę mieć ten rower. Niestety na urodziny Jasiu dostaje piłkę do grania, piłkę nożną, tak, do futbolu. Zawiedziony, ale zbliżają się święta, znowuż oczekiwania, znowuż nadzieja, Jasiu na kolana modli się, Panie Jezu, teraz to ja już muszę ten rower dostać. Jasiu dostaje buty do piłki nożnej, fajne korki, no niestety Jasiu jest zawiedziony. Nie myśląc długo, na przedpokoju chwyta figurkę Matki Bożej, owija w prześcieradło, do szafy poduszką zamyka, na kolana, Panie Jezu, jeżeli teraz nie dostanę tego roweru, już nigdy nie zobaczysz swojej mamy. Oczekiwania, tak? Oczekiwania. Każdy z nas ma jakieś oczekiwania. Każdy z nas, tak jak ten mały Jasiu, ma jakieś takie podejście. Coś chciałby, żeby się spełniło w tym czasie. I tak jak powiedziałem, dzwoneczki, kartki, wszystko, to wszystko nas otacza zewsząd, ale mam wrażenie, że czasami ten świat zewnętrzny zapomina tak naprawdę, co my świętujemy, tak? Kiedy patrzymy na te sklepy pełne ludzi, na te reklamy, na to wszystko, co nas otacza, mamy wrażenie, że już dawno zapomnieliśmy, co my właściwie świętujemy, tak? W niektórych krajach nawet europejskich, politycznie, kulturalnie mówi się, że już się nie życzy wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia, tylko mówi się, życzę Ci dobrego, wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących wakacji, tak, z okazji nadchodzącego wolnego czasu, bo to jest poprawnie polityczne, tak jakbyśmy chcieli zapomnieć, co w rzeczywistości świętujemy, tak, co staramy się obchodzić, a prawda jest taka, że my dobrze wiemy, co my świętujemy, tak, i mam wrażenie, że świat też dobrze wie, co się świętuje w tym momencie roku, ale tak jakby nie chciał się do tego już przyznawać. I tak jak powiedziałem, po prostu obdarowujemy się różnymi prezentami, składamy sobie życzenia, wszędzie widzimy te życzenia. Czasami one są takie troszeczkę błahe,
jakby takie troszeczkę nie do końca dotyczą tego, co powinny dotyczyć. I my to czujemy w naszych sercach. Jako osoby wierzące czujemy, że to nie jest to, co powinno być przekazane. Taki smutny obraz mi się gdzieś w głowie jawi. Wygląda to trochę tak, jakby ktoś obchodził urodziny. Potężne urodziny, zaprosił gości na te urodziny. Zeszło się dużo, dużo gości, wszyscy wchodzą do solenizanta, mówią mu, dzisiaj są twoje urodziny, super czas, ten solenizant się cieszy, tak, dzisiaj są moje urodziny. Wszyscy przychodzą, wreszcie przychodzi ten podniosły moment, tak, ten moment, kiedy solenizant powinien dostać prezenty i wygląda to tak, że ten solenizant stoi w samym środku, ale ludzie zaczynają sobie rozdawać prezenty, jakby zapominając o solenizancie. Tak to trochę wygląda w dzisiejszych czasach, że ten solenizant, ta najważniejsza postać, gdzieś jest zupełnie pominięta w tych prezentach, w tych pakunkach, w tym wszystkim, co nas otacza. I taki jest ten obraz właśnie tych świąt czasami. Smutny, nie do końca prawdziwy. I to jest, powiem wam szczerze, takie troszeczkę przytłaczające. Dlatego moja prośba jest taka, nie bójmy się przypomnieć sobie, co my w rzeczywistości świętujemy. Nie bójmy się przy tych wigilijnych stołach przypomnieć sobie, po co się spotykamy, dlaczego jesteśmy razem, co nas jednoczy. Kim jest ten solenizant? Nie bójmy się powiedzieć jego imienia. Kiedy zwracamy się do Biblii, do jakichś podstaw tego, co my świętujemy, możemy przeczytać bardzo ciekawą historię. Słuchajcie, w Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale coś o prezentach. Dalej będziemy o prezentach mówić. 2 rozdział to jest historia na temat mędrców. Przeczytam ją całą i troszeczkę na niej temat porozmawiamy. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima, i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić, a oni mu rzekli, w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między księżącymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie dokładnie się dowiedzieć o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a dotrzedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymali się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracać do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Słuchajcie, niesamowity obraz. Niesamowity obraz i mam wrażenie, że troszeczkę ta historia, przez to, że żyjemy w takiej kulturze, a nie innej, została spłycona, została gdzieś jakby rozmyta, przekłamana. Pierwsza rzecz. Jest gdzieś nam mówione, że byli to królowie. W rzeczywistości słowo, które tutaj jest użyte po grecku, magoi, świadczy o tym, że to mogli być magowie, że to mogli być mędrcy, że to mogli być uczeni, że to mogli być astrologowie, że również to mogli być królowie, tak? To jest bardzo ważna rzecz. Wyobraźcie sobie, że to mogła być duża grupa ludzi uczonych,
bogatych, którzy wyszli na misję, tak? Także to jest pierwsza ważna rzecz, ważny taki punkt, że to nie było tylko trzech królów, którzy tam sobie przyjechali na wielbłądzie. Druga rzecz jest taka, że oni do końca, posłuchajcie, oni do końca nie wiedzieli, gdzie oni idą, tak? Oni nie wiedzieli, w którym kierunku. Była gwiazda i to jest też fascynujące, że Bóg, jak pomyślimy o tym, stworzył specjalnie gwiazdę na niebie, żeby pokazać im, którędy mają dojść do Jezusa, do Dzieciątka, tak? Czyli Bóg na cześć narodzin swojego Syna tworzy gwiazdę, tak? Myślę, że stworzył ich tysiące z tego powodu. Oni musieli iść tylko tą jedną. To podnosi rangę tej całej sytuacji, czyli oni nie wiedząc, gdzie idą, nie wiedząc, gdzie to będzie, podążają, tak? Zaufali, bo wyczytali w gwiazdach, jako astrologowie, jako uczeni, że to jest ta gwiazda, że to jest ten moment, że to jest ta chwila. Coś niesamowitego. Później mamy ten obraz, kiedy czytamy w 10 rozdziale, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego i upatrzy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Słuchajcie, to nie jest też tak, jak nam jest troszeczkę gdzieś mówione, że Jezus się narodził i oni od razu się pojawili. Mówi się o tym, że oni, ci uczeni, mogli szukać tego miejsca przez wiele, wiele miesięcy. Tu jest powiedziane, że i wszedłszy do domu, tam już był Jezus jako dziecko, tam była rodzina, czyli oni nie przyszli do stajenki, tylko przyszli już do domu. Mówi się o tym, że oni mogli szukać nawet do 2 lat tego miejsca. Oni szli w jakimś kierunku, jakaś gwiazda wskazywała im drogę, a oni po prostu szli, wędrowali, bo wiedzieli, że idą w jakimś celu. To jeszcze bardziej podnosi rangę tego wydarzenia, tak? I tak jak mówiłem na początku, ilu ich było? Nie wiemy, ilu ich było, tak? Nie było ich na pewno 3. Było ich mnóstwo, to był tabun. To był tabun ludzi. Wyobraźcie sobie, że musicie się wybrać na jakąś wyprawę. Nawet jak jedziemy na wakacje na tydzień, to mamy cały bagażnik zapakowany, a oni szli przez, nie wiem, rok, może 1,5, a może nawet 2 lata, tak? Oni musieli mieć jakieś zasoby ze sobą. Musieli mieć jakichś sługów ze sobą. No, to było potężne, potężne wydarzenie. I co przynieśli? My dobrze wiemy, co przynieśli. Złoto, czyli symbol władzy królewskiej. Przynieśli kadzidło, symbol boskości i mirrę, zapowiedź męki, czyli można powiedzieć śmierci Jezusa. Przynieśli bardzo, bardzo symboliczne prezenty, tak? Jezus też otrzymał prezent. I to jest właśnie niesamowite, słuchajcie, popatrzcie, to jest, jak popatrzymy na Biblię, jak popatrzymy nawet na to poszczególne wydarzenie, tak, na to, że w Biblii przejawiają się te elementy tych prezentów. Tam są momenty, kiedy są również prezenty, ale prezenty dostaje Jezus, tak? I to jest świetny obraz. Ludzie, którzy idą miesiącami, którzy nie wiedzą, dokąd idą, szukają Zbawiciela, wierząc, że są na misji. Możemy tutaj przystanąć trochę i zastanowić się nad tym, jak dla nas będzie wyglądał ten czas tych kolejnych dni. Czy jesteśmy gotowi, żeby wyjść na podobną misję i szukać Jezusa raz jeszcze? Czy jesteśmy gotowi, żeby dać Jemu coś z siebie, tak jak oni dali Mu złoto, kadzidło i mirrę? Czy jesteśmy gotowi, żeby dać Mu więcej czy mniej? Czy jesteśmy gotowi, żeby obdarzyć naszego największego solenizanta czymś więcej? Myślę, że kiedy się przyjrzymy temu wydarzeniu, temu, co tam się wydarzyło, jest to takie kluczowe. Możemy się z tym jakoś utożsamić, możemy to przeczytać, możemy się nad tym zastanowić. Jezus od najmłodszych lat dostawał prezenty. Ale co ciekawsze, słuchajcie,
my również otrzymaliśmy prezent. I tak jak śpiewaliśmy, nim jest właśnie Jezus, Zbawiciel. Czyli kiedy ci magowie, kiedy ci uczeni szli do Niego z prezentami, oni również mieli świadomość, że Bóg coś im daje, że Bóg daje im kogoś ważnego. Oni padli przed Nim na kolana, tak? Przed 2-letnim lub 1,5-rocznym dzieckiem przyszli, padli na kolana. W Ewangelii Jana możemy przeczytać coś takiego. Ewangelia Jana, 1:14. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn Ojca, pełne łaski i prawdy. To jest ten prezent, który my otrzymujemy na święta. Jezus Chrystus jest prezentem dla nas. Jezus Chrystus jest największym darem dla tego świata. Nie ma większego daru, nie ma większego prezentu, nie ma nic większego, co Bóg mógłby ludzkości ofiarować. Nic tego nie przebije. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. W liście do Galacjan czytamy: kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. Ludzkość otrzymała prezent. Wspaniały prezent w postaci Jezusa Chrystusa, człowieka, Boga. Co z tym prezentem zrobimy? Czy będzie to wyglądało jak w tej historii, którą opowiadałem? Będziemy między sobą rozdawać prezenty, a zapomnimy o głównym solenizancie? Czy może w ten właśnie czas przypomnimy sobie o kimś, kto jest dla nas najważniejszy? Ciekawym jest również to, tak jak powiedziałem, w Biblii jest dużo obrazów, zależy jak to odczytujemy, kiedy otrzymujemy prezenty, kiedy Bóg jest prezentem, kiedy Bóg dostaje prezent. Możemy przeczytać coś niesamowitego w Księdze Mojżesza. Słuchajcie, coś, co pewnie wiele razy już czytaliście, coś, co może już znacie, a co jest dla mnie niesamowite. I pozwolę sobie, żeby przeczytać ten dłuższy odcinek. To jest również ten moment, kiedy Bóg nas obdarowuje. Bóg nas obdarowuje wszystkim, co stworzył. I rzekł Bóg. Zastanówcie się teraz po prostu nad tym, co Bóg tutaj zrobił. Ja wiem, że to jest znane, ale kiedy się nad tym zagłębimy, jaki wspaniały prezent dostaliśmy, że my jesteśmy prezentem dla nas samych, że Jezus jest prezentem dla nas, że to, co dostaliśmy i co nas otacza, jest prezentem. To nie wzięło się skądś tam, to nie stało się, bo fabryka stworzyła, to nie stało się jak prezenty, które kupujemy w sklepach, to Bóg nas obdarzył tym prezentem. I rzekł Bóg: niech stanie się światłość, i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg: niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg: niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I powiedział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń,
ziele wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody według ich rodzajów. Nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień piąty. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich i bydło według rodzaju jego i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, uczynimy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jak mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem, wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny i tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Bóg stworzył świat. Bóg dał wielki prezent w postaci wszystkiego, co widzimy. My jesteśmy tym prezentem. Ty jesteś prezentem, każdy z nas jest prezentem. Słuchajcie, jeżeli są wśród nas ludzie, którzy cały czas myślą, że są niewartościowi, chcę powiedzieć, że jesteś wartościowym prezentem. Jesteś prezentem dla tego świata. Jesteś częścią tego, co stworzył Bóg. Jesteś wartościowy, jesteś ważny w oczach Boga. Wszystko, co On stworzył, jest ważne. Jak sami widzicie, jak sami czytaliście, Bóg uwielbia prezenty. W tym wszystkim jest tylko ważne, żebyśmy o Nim pamiętali. Żebyśmy nie pamiętali tylko o nas samych, ale żebyśmy przede wszystkim pamiętali o tym, że On jest prezentem i my jesteśmy dla Niego prezentem. Aby On był zawsze w tym wszystkim najważniejszy. Słuchajcie, chciałbym się na koniec pomodlić o to, abyśmy pamiętali, kim my jesteśmy, kim On jest i dlaczego Bóg tak mocno kocha prezenty.